Nawet w najlepszych czasach wielu artystów z trudem wiązało koniec z końcem. W czasie pandemii jest ekstremalnie ciężko. Muzyk Franz Barkmann z Berlina jest jednym z tysięcy artystów dotkniętych koronakryzysem. Niedawno wprowadziliśmy się do znacznie większego mieszkania. Wcześniej mieliśmy 50 m2, teraz 92 i mamy dziecko. Ponieważ wszystkie moje koncerty zostały odwołane, sytuacja jest naprawdę ciężka. Obiekty kulturalne, takie jak sale koncertowe, kluby czy kina, nadal są w Niemczech zamknięte. Większość artystów i tak zarabia niewiele, nie ma oszczędności, a teraz z powodu pandemii stracą około 75% dochodów. Jak więc mają się utrzymać? W trudnej sytuacji znaleźli się też właściciele obiektów. Miałem tu występować w tym roku. Nie oczekuję, że to miejsce będzie jeszcze czynne. Pod względem finansowym, cóż, nie jest dobrze. Państwo oferuje pomoc, pożyczki bezodsetkowe, ulgi podatkowe i dopłaty bezpośrednie. Formularz można naprawdę szybko wypełnić w internecie, bez zbędnej biurokracji. Serwer jest mocno obciążony, to jasne, ale staraliśmy się zaprojektować proces aplikowania w taki sposób, aby przetwarzanie wniosków nie trwało wiele tygodni czy miesięcy. Franz i jego dziewczyna złożyli już wniosek. Ona też tymczasowo straciła pracę. Para na pieniądze czekała zaledwie kilka dni i najważniejsze, nie będzie musiała ich oddawać, a jedynie zapłacić podatek. Dla muzyka to jakaś ulga, przynajmniej na razie.